pomysł w sumie taki bardzo spontaniczny. Przy którymś wieczorku zimowym jakoś tak wpadł pomysł, że jakoś trzeba inaczej dotrzeć na ten jubileuszowy 20 przystanek Woodstock. Więc tak pomyśleliśmy, że no zbudujemy tratwę. Tratwa zbudowana jest z 12 palet drewnianych, połączonych w 3 elementy duże, które później można złożyć, rozłożyć, łatwo przetransportować, no i tak w kółko. Od około miesiąca zaczęły się takie większe, grubsze sprawy do zrobienia i działamy tak bardziej intensywnie. Kolega przyjeżdża, pomaga i działamy razem. Na początku ten pomysł myślałem, że spłonie, rozejdzie się po kościach, jak to się mówi, ale teraz chłopaki są ciągle coraz bardziej pomysłów im przychodzi. Ja też swoim pomysłami się podzielę z nimi, co mogę, to podpowiem i staram się pomóc po prostu, żeby jak najszybciej to zostało spełnione, to ich marzenie. I się cieszę, że po prostu się zajmują tą pozytywną rzeczą, nie jakimiś tam innymi skojarzeniami czy przesadą z piwkiem, czy jakieś tam narkotyki, ale tutaj widzę, że to jest pozytywne i bardzo się cieszę z tego, że chłopaki są tak zaangażowani ku siebie, tak naprawdę jak bracia. Ja byłem 4 razy na przystanku Woodstock, za każdym razem był to inny transport. Pierwszy raz właśnie mój to był pociągiem, jechaliśmy z kolegą. Drugi raz zwykłym samochodem, powiedzmy takim. Trzecim razem pojechaliśmy kilku samochodowym takim grupką maluszkami i teraz czwarty raz właśnie pomysł na trasę wpadł. Klimat, ludzie, muzyka, jest dużo scen, każdy myślę, że znajdzie coś dla siebie, pozna nowych ludzi, nowe kontakty nawiąże i tyle. Zawsze już w tym momencie mamy znajomych, z którymi co roku się tam spotykamy i faktycznie poznaliśmy ich tam i utrzymujemy tą znajomość. 22 lipca, chcemy wyruszyć z Mariny w lądzie. No i dalej już zobaczymy, gdzie będziemy po prostu sumować, gdzie nam tam pozwoli czas i miejsce.